bo my tak na początku lubimy sobie porozmawiać z publicznością, złapać kontakt i tak dalej, bo państwo też się trochę pewnie krępujecie, tu są światła, normalnie jest tak, że ciemno, że można spokojnie reagować, bo to też, nie wiem, czy ludzie zdają sobie sprawę czasami, nie wiem, czy państwo widzieliście swoją twarz, bo ja często oglądam swoją twarz w lustrze, jak się człowiek zaczyna śmiać. No i? Widzieliście, jak człowiek wygląda? A my to mamy na co dzień. Nie, ale to jest fantastyczne. Ale i ludzie... dzisiaj was w końcu tak, widzimy. Tak, i w końcu was widzimy, bo czasami właśnie że ludzie tak próbują wybuchnąć śmiechem, a taki są, nie, jednak nie, muszę wyglądać atrakcyjnie, jeszcze jestem w telewizji. Ciężko się śmieje, jak nie, się robi tak. Nie, śmiało. Drodzy państwo, ale takie mam pytanie, takie chcieliśmy naprawdę z wami pogadać na dzień dobry. Jest godzina 19:30. Państwo tutaj z nami dzisiaj, to jest bardzo nam miło z tego powodu. Warszawa. A normalnie... Patrz, jak powiedziałem, Warszawa. Da się mówić. A państwo normalnie, co byście robili o tej porze, jakbyście tutaj z nami nie byli? Śmiało. Spali. Pili, dobrze, w końcu już powiedział. Jesteśmy w Polsce. Nie, to jest bardzo dobre. Państwo, proszę się nie krępować. My lubimy taką, bo my zawsze zadajemy to pytanie na początku naszego występu, gdziekolwiek gramy w Polsce. Czasami zdarza nam się o dziwnych godzinach grać, o 10 rano zdarza nam się grać. I zawsze w Polsce pierwsza odpowiedź, co byście państwo robili o tej porze? Pilibyśmy. Tak. To jest taka polska raz, fajna odpowiedź. Raz się zdarzyło, facet z końca sali krzyknął, kisiłbym ogórki. Ale to pewnie podtopicie. Być dobrze, może. Idźmy dalej. Co jeszcze? Pani tutaj coś mówiła. Że co jeszcze robicie? Pani wyspała. A pracowała, przepraszam. Chwileczkę, to teraz jest ta 19:30, to pani teraz jest tutaj. No, ale L4, nie pokazujmy pani, nie pokazujmy pani. Gdzie pani pracuje? Gdzie pani bywa? Gdzie? W barze. To co pani ściemnie, że pani by pracowała? Pani normalnie by grzała woda, a nie tam by pani pracowała. To jest w barze kobieta, pracuje, musi pracować. Pilibyśmy. No, oczywiście. Ja pracowałem w barze wiele lat, ja wiem jak to się odbywa, nie jest... No dobrze, idźmy dalej, co jeszcze? Co barman taki wesoły? Nie, już tylko w porządku. Tak wychodziłeś? Nie, nigdy, nie. Miałem taką chorobę tropikalną, uczyliśmy się od najlepszych. Nie, ale super, pracowaliby, piliby, co jeszcze byście robili? Fitness. Kto powiedział fitness? To pani, naprawdę? No już pani? Są efekty, widać. A pani sama czy z kimś przyszła? Daj, bo ja nie wiem, to jest... Sama? Sama? Samiusienika. Ojej. Da się to załatwić. Oto. Ale okej. Gdzie my nocujemy? Na Puławskiej nocujemy, tak. Tak mimochodem tylko mówimy. Dobrze, czyli pani by na fitnessie była. A co jeszcze państwo? Tam pani coś mówiła jeszcze. Że co? Stali w kolejce biedronce. Bogu dziękować, że oni tych wycieczek nie sprzedają. Naprawdę, bo to pani jeszcze by powstała i jest... Super. Ale widzisz? Od razu czuć, że Warszawa. Panią stać na to, żeby stać w kolejce. W Biedronce, super. Nie, ale to czyli mnóstwo fantastycznych rzeczy. A czy na przykład ktoś... to jest ciekawe. My jesteśmy w stolicy i to jest bardzo ciekawe dla nas, bo my zawsze pytamy też o to, czy państwo oglądacie telewizję. Dlaczego to pytamy? Dlatego, że mówi się, że telewizja jest passé i w ogóle, że ludzie mówią, że dumni są z tego, że nie mają telewizorów w domu. A ciekawe właśnie, jak jest w stolicy, bo jeszcze w Warszawie o to nie pytaliśmy. A państwo oglądacie telewizję? Super. I co oglądacie w tej telewizji? Kabaret. No. I bardzo nam miło. Tak. Zamieniła pani mniejszy ekranik na troszeczkę większy teraz, bo na żywo. Tak. A na żywo, słuchajcie, wszystko jest lepsze. Tak, kabaret na żywo, lepszy. Seks na żywo, też lepszy. Tak. Znaczy, to akurat zdania są podzielone. To jest przereklamowana sprawa, bo jest... Słucham? Znaczy, ja mam takie zakładki posortowane, takie, znaczy nieważne, to jest takie mam, że wchodzisz na komputer, nieważne, czuję, że brnę, wiesz? A tak jest... szczerze, żona wie? No i się chwali. I wybawiony wracam. Czyli dobrze, czyli kabarety państwo oglądacie, dobrze. Co jeszcze oglądacie? M jak miłość. A to tam było... M jak miłość to jest... To Hanka tam zginęła w M jak miłość, to tam. Tak, ale teraz było ostatnio, że ktoś tam ze szpitala wyszedł. Ale to w innym serialu. Sabina z jakiego szpitala wyszła? Gdzie? O, tam pani będzie wiedziała. Gdzie Sabina wyszła? Z którego? Jakiegoś serialu? W Barwach Szczęścia? Pierwsza miłość, facet to powiedział. Facet to powiedział. Wow, szacun, naprawdę. Pierwsza... Ale pan tak ogląda, że... Musi pan. Właśnie, lubi czy musi, bo to są dwie różne. Meczek by się obejrzało, nie? Ale to jest ograniczona mobilność pilota w tym występuje. A to jest niesamowite, żonka taka drobniutka, pan taki duży, ale musi oglądać.
To jest siła kobiet, człowiek. A ty jak masz w domu? O, tu chojrak przy piwie. O, jak powiem mojej kobiecie, jak wrócę do domu. I to, jest do domu, Kamil, do domu. Nie, no, okej, będę wracał. No, muszę lecieć. No, jest na to sposób. Jaki? Idę do garażu. No, no i tam spędzasz 2 tygodnie. Tak to no. Było. No, drodzy państwo, czyliście mnóstwo fantastycznych rzeczy oglądacie. I to jest, ale tam ktoś jeszcze, że trudne sprawy gdzieś tu padły, bo jest... A, to pan, a, kolega powiedział, jest taki młody, już trudne sprawy, naprawdę. Chłopaku, taki... przecież to... Ale nie, no, trudne sprawy, to jest, ja wiem co to jest ten paradokumenty takie to są, tak? Ja się zatrzymałem, to jest sequel Pamiętników z wakacji, wiesz? Trudne sprawy, tak? Ja widziałem kiedyś w Pamiętnikach z wakacji, widziałem bójkę. Babeczka z facetem się tłukła w Pamiętnikach z wakacji, bo kupili wycieczkę w Lidlu, wiesz? I ona była niezadowolona. I bójka wygląda tak, że... Pozwolę sobie zagrać kobietę w tej scence i ona robiła coś takiego: Stefan, puść mnie! Puść mnie, Stefan! Puść mnie! Naprawdę, tak była bójka i to jest to, bo takie wygrożące te w żyłach było. Ale... Dramatyczne. Rozumiem, że Stefan później przed kamerą mówił o swoich odczuciach. Tak, że ciągłość akcji była zachowana. Nie wiem, dlaczego Grażyna mnie zaatakowała. Nie wiem, nie wiem. Bardzo, bardzo dobrze to... Bardzo tam grałeś chyba, co? Tam na castingu, na castingu byłeś. No, czyli mnóstwo fantastycznych rzeczy państwo oglądacie w telewizji, fajnie, ale tak chcieliśmy państwu zadać takie poważne pytanie na początek. Tak. Też byśmy prosili, żebyście w sposób poważny, tak, no, złamiemy sztampę kabaretu, żebyście w sposób poważny nam odpowiedzieli. I teraz... Jak to się mówi, bez użycia mózgu. Jeżeli ktoś po ciężkim weekendzie ma taką umiejętność, może i teraz użyć jak najbardziej, się nawet przydaje. Ja tak na przykład bułki w sklepie kupuję. Bez użycia mózgu? No. Jak to wygląda? A co to było? Grahamka. Naprawdę? Naprawdę? Normalne. Naprawdę? I pani ci podaje, mówi, proszę, grahamka dla pana, panie Kamilu, tak? I tak wszystko kupujesz, tak. Pieczywo? Bagietkę, jakbyś wziął bagietkę? Nie, ale okej, nie, bo to mnie zainteresowało dość mocno, by rogal. Rogale rzadziej tak, widzę. Tak. I tak przez każde pieczywo, tak. Masz obcykane, jest łupana bułeczka z makiem, świeża. Tego nie kupuję. Ale okej, dobra. Ja to wierzę. Ale wiesz co? No. Po prostu u pana ciężko pokazać. Okej, kumam. Ale nie, dobra. Poważne pytanie, poważna odpowiedź. Jedno z najważniejszych pytań, jakie w swoim życiu usłyszycie. No to co, zadaję, tak prosto serca. No. Drodzy państwo, co tam u was? Jest energia. Jest, się dzieje. Jest. Dobrze. Pójdziemy sobie na kabaret. O. Jak dobrze, są miejsca siedzące. Po co się kąpałem i tak już się spociłem? Się dzieje. A tak. Drugie takie bardzo ważne pytanie. Drodzy państwo, czy wy się znacie nawzajem? To u pani zrobimy Wigilię. Nie, ale super. Nie, dlaczego my o to pytamy? Bo być może jednak siedzicie obok osób, których nie znacie. I to jest dość krępujące. Zwłaszcza, że my będziemy starali się z was wydobyć jakieś śmiechy, oklaski i tak dalej. I nie wiem, być może tutaj przyszły jakieś samotne panie. Przyszły? Oj, gdzieś tam z tyłu, nieśmiało. Tu jestem, tu! Mały przebieg już na zimówkach! Ale nie wiem, no, jest pani. No dobrze. Bardzo dobrze. I to jest, drodzy państwo, bardzo dobrze, że te panie są, bo być może one siedzą obok samotnych panów. Tak, tak. One tam siedzą. Kamyk, proszę, Kamiś. Człowieku, ty z panią na fitness się musisz zapisać, nie? No to jest, ale powiedz mi jedną rzecz, taką jedną, bo to mnie bardzo ciekawi. Czy ty kiedykolwiek widziałeś tak siedzącą samotną panią? Naprawdę? Tak jest. Żonę tak poznałem. Dobra, nie miałem gdzie uciekać. Nie, ja wiem, okej. Ale być może jak już doszliśmy, że są samotne panie, być może się obok samotnych panów, być może tam już jakaś chemia zaczęła działać, coś się zaczęło wydarzyć, ale teraz pani nie zna tego gościa siedzącego z boku i ona nie wie, czy on się na nią patrzy, bo ona mu się podoba, czy po prostu gościu ma ochotę na torebkę. Tak? Tak, bo mężczyzna, czy podrywa, czy kradnie, wzrok ma bardzo podobny. To jest ciężko naprawdę rozróżnić. Ja ostatnio myślałem, że mnie facet na dworcu podrywał, on mi torbę zarąbał. Naprawdę, takie maślane oczy robił, taki tępy wzrok, rozumiesz? I tak, ja mówię, nie, ja nie z tych, nie, to pach, torby nie ma, człowieku, tak? Siu, tylko mignęło. A torba, wiadomo, Gino Rossi.
To albo w torbie wino z Rosji, równie cenna rzecz, której człowiek nie oddaje bez walki. Nie, nie. Chociaż... Drodzy Państwo, my też wiemy z doświadczenia, chociaż u Was to jest tak działa, jakbyśmy się znali od lat, bo my wiemy też z doświadczenia, że jak ludzie są na występie kabaretu, a nie znają się, gorzej reagują, jest jakaś taka blokada emocjonalna. To jakbyście się Państwo wstydzili swoich emocji, chociaż tutaj mam bardzo otwartą publiczność. My pokażemy, jak reaguje publiczność, która się nie zna. Ona mniej więcej reaguje tak, że jak pada nawet jakiś żart, i on jest nawet śmieszny, a się nie znają. To jest tak, pada żart i jest takie... To jest taki klasyczny przykład wycofania się. Wycofania, no. Patrzymy na sąsiada, sąsiadkę, śmiać się, nie śmiać, klaskać, nie klaskać. Nie wiadomo do końca, co robić. No. Bardzo łatwo to w sobie przełamać. Wystarczy obrócić się w prawą bądź lewą stronę do osoby, której nie znamy, podkreślam, nie znamy tej osoby i mówimy do niej coś o nacechowaniu erotyzmu brazylijskiego. Rozumiem, że niektórym paniom ciarki po plecach przeszły. Erotyzm brazylijski będzie jak w domu! Kamyś, szalona! Kamyś, ja nie wiem, jaką bułkę ty dzisiaj jadłeś, ale cię zdecydowanie podłupaną chyba. Cię zdecydowanie ponosi, człowieku. A ty masz erotyzm brazylijski u siebie w domu, że tak szafujesz do państwa? Masz? Jak sobie włączę Polsa, to leci. Tak, i biegam za żoną po domu. Juan Antonio! Juan Antonio! Ha? Ty do żony Juan Antonio mówisz? Naprawdę? Okej. Okay. Jak się nie ogoli, to... dobra, zostawiam. Już nie, ja wiem. I my byśmy chcieli, żebyście państwo tym erotyzmem brazylijskim do siebie strzelili. Skoro Kamil wymyślił, zabrnijmy w to, a co? Dobra, to ja na Tomku to pokażę. Zaraz sprawdzicie to na swoim organizmie, to nic nie boi, to jest bardzo proste. Załóżmy, tak jak wy w większości się nie znamy, pada 3-4 i robimy takie... dziubasku! Krótkie, zwięzłe udziubasku, namierzamy ofiarę i adresujemy ten tekst prosto w twarz. Dobra, kochani, wasza kolej, ale do osób, których nie znamy, nie, że do znajomego strzelimy tym dziubasem. Naprawdę do osób, których nie znamy. Słuchajcie, dobra. Po dziubaskach będzie taki etap znajomości między wami, że będziecie sobie tysiaka pożyczać. Od ręki. Dobra, chyba, że student, to 3,50. Uwaga, nabieramy pełne płuca powietrza, namierzamy osobę siedzącą z przodu, z tyłu, z boku, tak. Której nie znamy, tekst jest bardzo prosty. Uwaga, 3, 4. Pięknie. Poszła zwierzyna z lasu, nie? Naprawdę fantastico. Jest nieźle. Pięknie. Przód nam się zaangażował. Góra naprawdę też fantastycznie poszła. Tam u góry takie lekkie wycofanie było. Samo góry wycieczka z Niemiec przyjechała? Czy coś się dzieje tam? Z tym, nie wiem, jakaś wymiana studencka. To nie wiem, to wytłumacz państwu z Niemiec. Proszę. Proszę bardzo, niemiecki znam od dziecka, człowieku. Dziona góra, strefa przygraniczna, patrz, jak to się robi, uważaj. Meine Damen, meine Herren! Tam u góry. Ale wszyscy znają, widzisz, każdy zna niemiecki. Przetłumaczył. Uważaj. Du musst sagen, to padna, nicht hinterher. Nein. A jak będzie dziubasku po niemiecku, a? Dziubasken! Nawet podobnie. Du sagen, to padna, uć basken, ja? Uwaga, nie, nie uwaga. Achtung! Tam u góry. Achtung! Ein, zwei, drei! Nie, są, wilkowe. Ale i tak nieśmiali, tak. Bawaria chyba trochę bardziej. Ale super, dziubasy zawodowe, rozumiem, że najgorzej mieli panowie nieznajomi, jak obok siebie usiedli, nie? To tak... Chociaż start był, nie, że było takie... No, naprawdę okej. Okay. Więc skoro jesteśmy po dziubasach, klimat rodziny mam zadzierżnięty, możemy przejść do tematów, które porusza się w takim właśnie bliższym gronie. I mam pytanie do panów tu zgromadzonych. No jest liczna grupa, przystojni mężczyźni, elegancko ubrani. Panowie, czy wy obserwujecie swoje kobietki? Nie wiem, żony, narzeczone, kochanki, konkubiny, dziewczyny. Każdy z nas coś tam wyhodował i trzyma w domu, prawda? No taka kolejna rzecz, jak dorasta, bierze na chatę i tak dalej. No, ale, panowie, obserwujecie? Ale entuzjazm, ja pierdykam, niesamowite. Jak się zapyta facetów w grupie, czy obserwują swoje kobiety, to jest właśnie takie, obserwujecie? Tak. Jak ja ją obserwuję. Od 20 lat patrzę i czekam. Kiedy w końcu zamknie ja? A tak facet ci mówią, naprawdę. Tak mówią, naprawdę. Sprawdzaliśmy.
tak mówią badania. Ale dlaczego o to pytamy panowie, nasi drodzy, czy obserwujecie swoje babeczki? Dlatego, że nasze kochane panie są niesamowicie cudownym zjawiskiem do obserwacji. Naprawdę warto obserwować nasze kochane panie. Na przykład taka rzecz, panowie, zwróciliście uwagę na to, że jak dziewczyny są w grupie na jakiejś imprezie i wychodzą do toalety, to zawsze we dwie? Potwierdzacie? Jest coś takiego, nie? To jest no niesamowite. Właśnie. Jest takie zjawisko, Discovery już o tym program robi. No. Tak, Szubówna będzie głos podkładać. No. Ona podobno tekst gotowy ma napisany, także to jest... Dwie samice udały się w sobie znanym kierunku. Napotkały chaszcze, czytała Krystyna Czubówna. Tak będzie, ale żeby nie było, że tylko się czepiliśmy pań tego wychodzenia. My też mamy taką specjalną zagadkę, taką rozluźniającą, właśnie specjalnie dla pań a propos mężczyzn. Drogie panie, czy wiecie, jaka jest różnica między stosunkiem przerywanym a wyprzedzaniem maluchem? Żadna. Dokładnie. W jednym i drugim przypadku facet myśli, że zdąży. Naprawdę, to jest, tak to działa. Tak to działa. No. No. To zrobisz. Ty zrobisz. To sprawdzałeś? Tak, bo ja mam malucha. Znaczy miałem. No i? I mam dwójkę dzieci, proszę. Czy zdążyłem? Nie zdążyłem. Nie zdążyłem. Nawet. No mam dwójkę dzieci, także... Proszę, no właśnie to było takie dość ciekawe. To było przy wyprzedzaniu. Tak, tak, na trzeciego. Daj spokój, gdzie maluchem, człowieku. Zgodziłem, maluchem, no daj. Nie, zupełnie. Nie, no. Zawsze mogłeś zaciągnąć ręczny. Kamil, ty jesteś Juan Antonio w domu, rób co zechcesz, to twoje prywatne sprawy. Tak, nie, ale wracając do tej obserwacji. Drodzy panowie, dlaczego w ogóle zagajamy ten temat? Dlatego, że my z Kamilem ostatnio prowadzimy takie badania. I chcielibyśmy zapytać pań tu zgromadzonych właśnie a propos tego wychodzenia parami. Dlaczego we dwie? Bo mężczyźni chodzą sami. I drugie panie, dlaczego we dwie? Bo... Druga trzyma torebkę. W sumie racja, no. Nie, to jest bardzo dobra odpowiedź. Tak. Jedna drugiej trzyma torebkę. I się wyjaśniło, czemu faceci chodzą sami, wiesz? No to jest jakby to logika. Dlatego faceci mieli kiedyś te saszetki na rękę. Ale to jest bardzo dobra odpowiedź. Jedna drugiej trzyma torebkę, super. Co jeszcze? We dwie, bo... Można porozmawiać. Tak, że można porozmawiać. Tak. Ale rzeczywiście, można porozmawiać, bo to jest impreza, tak. Wali muzyka, ciężko się przy stoliku siedzi, hałas. Tak. Czyli co, to jest takie, można porozmawiać, czy to jest... Puh, puh, puh. Chodź, Małgosia, chodź, dobra. No ty rzecz widziała, co ona się ubrała. Matko jedyna, przecież ona gdzieś, jakiś ten make-up, to jest ona jest ubrana, jakiś pan teraz. Tak, że się ona woza pod nosem. Ty ją zapraszaj, ty ją zapraszaj, zabrać ją, nie wiesz, w ogóle coś, nie będę z tą rozmawiał, w ogóle. Dobra, wracaj, uśmiecham się. Uśmiechaj się. Nie o tobie gadałyśmy! La firynda! Trzecia ma przerąbane, nie? Jest. Ale okej, mamy, super. Jedna, drugiej trzyma torebkę. Można pogadać. Co jeszcze? We dwie, bo? Jak? Bez... Orientacja. Jak? Ta sama orientacja. Czekaj, jakbym czegoś zapomniała, to se sprawdzę, nie? Ale czekaj, ta sama orientacja... Ale co to ma... No, że krzywdy ci nie zrobi, nie? Sama orientacja, że nie, kurde, ciężko mi to zrozumieć. Naprawdę, że co, że orientują się, że ta sama, że chce siku im się w tym samym momencie, bo to jest... Ale dobra, to jest fajna odpowiedź. Ja to rozkminię kiedyś tą odpowiedź, dobra. Naprawdę. Dobra, co jeszcze? We dwie, bo tam... Jak bezpiecznie. O, do jakich toalet pani chodzi? Ja, ale nie, to jest kwestia bezpieczeństwa, to jest bardzo dobre. Jasne. No. Proszę? Czekaj, nie ma kto połamać papieru. Rozumiesz, no wiesz. Jest u ciebie? A to trzy muszą iść te, wiesz, że robię sobie. A jak to u tej drugiej? Nie, nie ma. Okej, ale tam, że kwestia bezpieczeństwa. To ja uważam, że koleżanka, która się bierze, bo jeżeli to ma być rzeczywiście bezpiecznie, no to jak obstawiasz? Taka konkretna 2x2. Ma z sobą broń, przeładowuje. Kaśka, chodź, czysta. Ale jest bezpiecznie. No i tak pójdzie do końca imprezy. Jest bezpieczniej. Jest. To jest bardzo dobra odpowiedź. Tak. Dobra, ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz. We dwie, bo? Kosmetyki w torebce. I tam pani jeszcze mówiła, bo co? Ubierają się nawzajem? Ja chciałem powiedzieć, ja... Nie, bo to jest bardzo dobra, taka socjologiczna odpowiedź, że ubierają się nawzajem, bo ja rozumiem ten problem, bo ja kiedyś tak się nawaliłem, że mnie kolega musiał ubierać. To jest, ale że ja nie wiedziałem, że kobiety takie rzeczy robią, że muszą... Oczywiście, bo mają skomplikowane stroje, prawda? Tak? Ale jaki to? Że przykładowo, jaki strój? Kombinezon. Widzisz? No.
A co, taki spawalniczy kombinezon, że co? Bo ja nie wiem. Zameczek jest z tyłu, tak? Wiesz co? Możesz mi rozpiąć. Ale to czekaj, czekaj, czekaj. Jedna bardzo ważna rzecz. To żeby kobieta w kombinezonie zrobiła siusiu... No tak. To musi zrzucić wszystko do kostek? Słuchaj, patrz. Dobra, teraz weź jedna rzecz. Jedna rzecz. Jedna bardzo ważna. Jaki to jest niebezpieczny strój. Dlaczego? Patrz. Kobieta wchodzi do toalety, ta jej druga koleżanka rozpina, ta tą rozpina, tak? Bo wielko w kombinezonie. Siadają i jest dźwięk alarmu. Pali się. Czujesz takie stado babeczek w kostkach? Nie, nie, nie. Jest, to jest strasznie bez... Ja powiem, że to jakiś ates BHP musiały być. Bo to jest, no czujesz na imprezie? Wszystkie w kostkach mają. To jest, jest... No bo nie zapniesz tego, chyba że takie sznurki zamontują jak... Słuchaj, no, jest. Coś za coś. Ale dobra, to kombinezon. I tam o górę co, że kosmetyki, kosmetyki tak? Sobie pożyczają, pożyczają sobie nawzajem. Bo to nie jest tak, że jedna weźmie przecież wszystkie kosmetyki na imprezę, nie? Nie, no jakby jedna wzięła wszystko, taki wór 50-kilowy musiał już targać, to jest, no właśnie, to jest, nie, to jest... Dlatego się, pani potwierdzi, zdzwaniacie się przed imprezą? No właśnie, zdzwaniają się, patrz, eksperyment będzie, dzwonię do ciebie. To mnie, dobra. Halo? Monika? Tak, to ja. Słuchaj, lecimy na imprezę, nie? Tak. No, ja biorę to do oczu, ty do usy, lecimy. Halo? Halo? Monika? Halo? Halo? Jak biorę do ust, to nie idę. Kosmetyki! Ale ty do mnie dzwonisz z takimi rzeczami. Nie kosmetyki, pani powiedziała. Nie mam o czym rozmawiać. Tutaj do rzęsy, a tu śmietkę sobie. Sam kombinezon będziesz zapinał, wiesz? To jest... Co za człowiek. No, dziękujemy bardzo serdecznie za te odpowiedzi, fantastyczne. Ale jest jeszcze jedna rzecz, drodzy panowie, bo nie tylko nasze kochane panie, jak już ustaliliśmy, wychodzą we dwie. Ale jak panie to robią? To jest fenomenalne. Bo w ogóle my mężczyźni różnimy się od kobiet tym, żeby się porozumieć, my musimy ze sobą gadać. Normalnie. Natomiast nasze kochane panie porozumiewają się na zasadzie wymiany komórkowej. Naprawdę mamy na to dowody, no. Mnie się nawet wydaje, że to działa tak, że dwie panie siedzą na imprezie obok siebie, jedna stąd wysyła specjalny sygnał, to leci w kosmos, satelita odbija ten sygnał, do koleżanki obok, ta z boku już wszystko wie. Naprawdę, mamy na to dowody na każdej imprezie, panowie, poobserwujcie swoje piękne panie. One przed wyjściem do toalety, one tu flirtują, tu piją drineczka, tu coś poprawiają i nagle jest takie... Naprawdę, naprawdę, niesamowite. Mało tego. One nie potrzebują GPS-a, żeby tam trafić. Torebka je prowadzi. A panowie, przypomnijcie sobie jakąś imprezę, na której byliście, podeszliście do faceta i zrobiliście takie... To się zupełnie inaczej skończyło. Może w toalecie, ale nie w nim. I drodzy państwo, jeszcze na początek chcieliśmy z wami przeprowadzić taką zabawę integracyjno-edukacyjną. Mianowicie chcielibyśmy w was wzbudzić pewną cechę, która wśród Polaków odchodzi w zapomnienie. Chodzi nam o zaufanie. Polacy przestają sobie ufać. To jest bardzo zły objaw. Powinniśmy ufać sobie coraz bardziej. Ja się tylko wtrącę na chwileczkę, bo Tomek bardzo dobrze zna się na zaufaniu. On pracował kiedyś w kredytach. Chwilówka, nieważne. Drodzy państwo, na tym polega nauka zaufania. Na trzech bardzo prostych krokach. Pierwszym krokiem w nauce zaufania jest krok następujący. Bardzo bym prosił, żebyście wszyscy zamknęli oczy. Budujemy zaufanie, to jest bardzo istotne. Jesteśmy po dziubaskach, nic złego się nie wydarzy, naprawdę. Spokojnie można zamknąć oczy. Ale widzę, kto nie zamyka. Już po twarzy widać otwarte oczy, nie da się oszukać. Mam zamknięte. Jest. Zamykamy oczy, budujemy zaufanie. Drugi krok, bardzo istotny. Prawą ręką budujemy zaufanie. Obejmujemy osobę siedzącą z prawej strony. Nie bójmy się, kontakt fizyczny też buduje zaufanie. Bardzo dobrze. Grupa sobie ufa, fantastycznie. Dla wycieczki z Niemiec. No bo spodnio, hände! On the right person here! Bardzo dobrze, taki bonusik, za co złapiemy to nasze, dodatkowe jest, także warto skorzystać. Trzeci krok, bardzo istotny. Lewą rękę wkładamy do kieszeni osoby siedzącej z lewej strony. To jest high level zaufania. I teraz najważniejsze. Wyciągamy, co tam znajdujemy i rzucamy w moją stronę. Jest. Zaufanie na pięć. Kabaret Nowaki. Zapraszam. Przecież to ja pół dnia na ciebie czekam. Słuchaj, zejdź ze mnie. Nie pamiętam, kiedy ostatnio wlazłem. A ja się nie mogę doczekać, jak się w końcu walnę na plaży. Żeby znaleźć miejsce na plaży, trzeba wstać o 3 w nocy. O, to się nie będziesz kładł. No, pakuj. Ale jak to wszystko? No same najpotrzebniejsze rzeczy. Przecież my jedziemy tylko na weekend. O matko, bo to...
zapomniałam. Ja pierdziu, jeszcze buty sobie wymyślił. W takim momencie człowiek przygotuje. Co ty wzięłaś? Wszystkie buty, jakie w domu masz? Tylko sandałki. No pakuj no. To się tutaj nie zmieści. Słuchaj, nie wracaj do tej dyskusji o samochodzie. Już o tym rozmawialiśmy, tak? Ja chciałam minivana, a ty chciałeś sportowy. Idźmy na kompromis, mówiłeś. I co, i co? I kupiłeś Matiza. No to pakuj teraz. Święta Andrzej. Cało Andrzej. Ale co to za imię jest Andrzej? Co to słowo oznacza? Nie mogę z tym poradzić, naprawdę. Nie jem, nie śpię. Odcina mi chodzenie, naprawdę. Siedzę i się tego zastanawiam, co to znaczy Andrzej, naprawdę. Naprawdę, czy dziś jakiś poważny mężczyzna mógłby mieć na imię Andrzej? Nie, nie. Andrzej to nie jest imię. Andrzej to styl życia. Jedź. A mnie do której walizki spakowałaś? A to ty nie pakowałeś się sam? No przecież zawsze ty mnie pakowałaś. No patrz, siadł mi tryb. Pakuj Andrzeja. Nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę. To jest moje? Jedne majtki, jedna koszulka. Na 3 dni? A w domu ci starcza na tydzień. Andrzej, a czy poznajesz tę piosenkę? Andrzej, to jest nasza piosenka, pamiętasz? Myśmy się przy tej piosence, Andrzej, poznali. O matko, Andrzej, o matko. O matko, Andrzej. Jaki ty byłeś wtedy? Jaki ty byłeś wtedy? Fura. Fryzura. Muskulatura. A teraz to tylko dziadura. Andrzej, a jak ty za mną łaziłeś, Andrzej? Ty za mną łaziłeś jak pies. Całą zawodówkę, całą zawodówkę. Bite 8 lat. Andrzej, a pamiętasz, jak mnie wzięłeś pod namiot, Andrzej, pamiętasz? Jak sobie pojechaliśmy pod namiot, tylko ja, ty i namiot, Andrzej, pamiętasz, jak myśmy sobie pojechali pod namiot i tak naprawdę tak rozkładałeś ten namiot, naprawdę, ty byłeś tak, brałeś te śledzie z gór, tak, że się rozkładał ten namiot. Siedzę dwuosobowy z tropiczkiem, a tych śledzi chyba ze 150. Jak ty żeś to obsługiwał, te ławice, Andrzej, żeś brał po kolei każdą i sprzykuca, i sprzykuca, i sprzykuca, naprawdę, żeś jak Himen. Wiesz, otworzyłeś drzwi, mówisz, właź, wlazłam. Mówisz się, kładź, ty się położyłam, Andrzej. Naprawdę, się tak położyłam, tak na mnie patrzałeś. Andrzej, jakie ty miałeś na mnie paczowanie. Co, Andrzej, jaki ty byłeś taki fajny, taki spięty, przejęty. Andrzej, jaki ty byłeś wtedy sztywny. Jak już nigdy później. Andrzeja, pamiętasz, co się wtedy między nami stało, wydarzyło pierwszy raz? Andrzej, wtedy między nami, pamiętasz, wtedy tam? Andrzej, pamiętasz, w tym namiocie, Andrzej, pamiętasz? Co się stało, co miało miejsce, coś takiego naprawdę bardzo ważnego, Andrzej, ja cię naprawdę naprowadzam, już naprawdę cię naprowadzam. Pamiętasz, co się wtedy stało, Andrzej? To było, myślę, wiesz, ja ci jeszcze podpowiem w ten sposób, Andrzej, że naprawdę to wytyczyło pewien styl temu związkowi, Andrzej. Wiesz, ci powiem, że to był taki kamień węgielny pod te relacje. Myślę, wiesz co, od tamtego momentu naprawdę moje życie nie jest takie samo już, Andrzej. Naprawdę, Andrzej, pamiętasz? Ja cię pytam, a tu widzę, że jakiś taki bez odbioru jest, Andrzej.
A ja cię pytam, a ja cię szczerze pytam, bo ja naprawdę chcę wiedzieć, Andrzej, czy ty pamiętasz, co się wtedy stało, co miało miejsce, Andrzej, naprawdę ja tobie zadaję pytanie, szczerze ci zadaję od serca, czy ty pamiętasz, co się wtedy, Andrzej, stało, naprawdę, czy ty pamiętasz, Andrzej, czy ty pamiętasz? Andrzej, pamiętasz, co się wtedy stało między nami pierwszy raz, Andrzej, pamiętasz? Nie. Puściłeś przy mnie bąka. I wiesz co, Andrzej? Ja z tego namiotu nie wyszłam! Andrzej, jak się dzieją takie rzeczy? To jest miłość, wiesz? A mi się teraz musiało przypomnieć. A już tak było dobrze. Tyle lat minęło. Już można było zapomnieć te traumy. Naprawdę, Andrzej. Jeny, dobrze tam. A czy czego nie jedziemy? Korek jest. Obić go. Nie da się ominąć korka na autostradzie. To jaki debil autostradą nad morze jedzie? Przecież są jeszcze inne drogi, takie żółte, czerwone, ale oczywiście nie, bo Andrzej wybiera swoją drogę. Wiesz co? Jak ty byś w 39 roku dowodził niemieckimi wojskami, to by wojny nie było. Dlaczego? Bo byś na granicy w korku stał. Nie no, oczywiście ja bym mogła służyć dobrą radą, tak naprawdę. Ja bym mogła cokolwiek podpowiedzieć, ale gdzie ty byś mnie posłuchał? Gdzie ty byś mnie posłuchał? Ja bym tutaj sama mogła wziąć naprawdę, Andrzej, wziąć, położyć, umrzeć, ty byś tego w ogóle nawet nie zauważył. A mamusia miała rację, że ty jakiś taki przygłupawy jesteś. Naprawdę. Ale tego nie widziałam, bo ja byłam wpatrzona jak ciele namalowane wrota i tylko Andrzej. Naprawdę, dopiero teraz widzę, że ty jesteś jakieś takie debilne. I no kto normalnie nad morze autostradą jedzie? No to ile nam zostało do tych bramek? 5 godzin. Ale mi wakacje załatwiłeś? All in Andrzej Inclusive. Wiesz co? A ja mogłam wyjść za tego Pawła, wiesz? On by mnie nad morze powiózł jak królowe. A co on takiego ma, czego ja nie mam? Pandę w gazie! Halo, mamusiu? Gdzie jesteśmy? A gdzie ja mogę być z Andrzejem? Nie, mamusiu, nie ciesz się, nie w Kostnicy. W korku stoimy. Ale oczywiście, dzwoń kiedy chcesz. Oczywiście. Buśki pa. Za jakie grzechy? Ja się ciebie pytam. Za jakie grzechy? Przecież ci mówiłem, w ogóle, że... Nie odzywaj się w ogóle! Nie mów do mnie teraz! Andrzej, ale ja mam dość! Ja mam dość. Ja nie muszę naprawdę, Andrzej, tylko wszystkiego znosić. Tych ciąg hobelk. Tych awantur z twojej strony. Przecież to stawia jakieś pretensje. Przecież nie mogę 5 centalów znaleźć, Andrzej, naprawdę. Tylko chodzisz za mną i siapiesz naprawdę. I stosujesz na mnie przemoc psychofizyczną, psychoaktywną, psychotropową, psychomaniakalno-depresyjną, psychokulinarną, naprawdę wszystko, naprawdę. Ja mam już wszystkiego, podziurki w nosie na to wszystko, Andrzej, ja po prostu nie mogę już tego wszystkiego zmieść, że na wszystko diety wszystko jeszcze tylko gadasz. A ja biedna do głosu, dojść nie mogę! Ale prawda, Andrzej, ja już mam tego dość. Ja się z tobą rozwiodę. Ja nie chcę cię znać. Kim pan jest? No jak? Nie znam pana. Wy pan stąd wyjdzie. Gdzie? W korku? Idź sobie pobiegaj między samochodami, jak cię nosi. Andrzej Korek Pendolino. Nie no, Andrzej, no zrób coś, no. Nie podnoś na mnie głosu. Trudny mam żywot. Halo.
Kto? Jaka Agnieszka? A! Agnieszka! Cześć, Agnieszka! Cześć, kochana! Wiesz co, bardzo chętnie, ale właśnie sobie z mężem nad morze jadę. Tak, mam męża. A wiesz, jakoś tak się głupio z dziewczynami po pijaku założyłam. Która z nas wyrwie większą sierotę i patrz, wygrałam! Oczywiście, kochana, oczywiście. Jak wrócę, to oczywiście. Tak, pa. Andrzeja, może chcesz kanapeczkę ci dać? Ci taką pyszną kanapeczkę zrobiłam, popatrz po prostu, żebyś sobie tutaj jechał, żebyś mi nie zemdlał, żebyś mi tutaj naprawdę tym czołem nie wyrżnął o te kierownicy, naprawdę. Andrzej, ty masz takie zwaliste te czoło. Przecież jak ten czerep tutaj się osunie, to co ja zrobię? To jest po prostu aż niemożliwością. Ja bym ci powinna wcześniej jakąś siatkę na łeb założyć, żeby ci to po prostu nie poodpadało, jak te skalniaczki, a ja popatrz, a ja cię zrobiłam taką, jak lubisz, z martadelą, z metką, z łososia, taką, gdzie dużo zielonego, dużo zielonego i czerwonego. Ci dam, patrz jaki sezam. Wielgaśny z Lidla. Ci środek wydrążyłam, sama zeżarłam suchy środek, żeby tobie napchać. Sądzi tak na ciebie patrzy, to ja się wcale nie dziwię, że ty od małpy pochodzisz. No i dziwnie moje. Andrzej, ci kronkę zrobiłam, patrz. Specjalnie dla ciebie, jedz kronkę, jedz. A słyszysz, jak ona błaga? Andrzejku, zjedz mnie, please. Żyj mnie. Się w łóżku układa? A skąd ja mam wiedzieć, jak on w garażu śpi? No nie mam pojęcia bladego, co ty mnie pytasz tak. Czekaj. No nie, no pewnie! To my sobie na urlop jedziemy. To my sobie samochodkiem fajnie po małżeńsku rozmawiamy, a ten cały czas na telefonie wisi. Tak, słucham. Tak, przy telefonie. Tak, Andrzej. No. A mógłbyś troszeczkę głośniej? Żebym słyszała? Halo, co? RMF? O, to się nie spodziewałem, to... Nie. Nie chcę 15 tysięcy. Wolę safe numer 7. No. Andrzej, pieniądze bierz. No to chyba głupi jesteś, to przecież bierz pieniądze. To przecież ty nie leży na ziemi, to z nieba nie spada, Andrzej. 15 tysięcy, ty w życiu nie zarobisz takich pieniędzy, Andrzej. No przecież nie bądź głupi, bierz pieniądze, ci mówię, bierz pieniądze. Tak, ostatecznie wybieram safe numer 7. Co? Wygrałem 500 tysięcy? Super, no, na co wydam te pieniądze, to zastanowię się. Nie, Andrzej, nie. Ty jednak nie bierz tych pieniędzy, Andrzej. Nie, to są za duże pieniądze. To są za duże pieniądze, Andrzej, oni nas okradną. Oni mnie porwią dla okupu. Andrzej, oni ciebie unieszczęśliwią, zabierając ci w nieszczęście twoje jedyne, Andrzej, ty nie bierz tych pieniędzy. Halo? Ja ci mówię naprawdę, ty nie bierz tych pieniędzy. Halo? Nie bierz tych pieniędzy, halo? Nie bierz! Halo? Nie, już jestem sam. Tylko jakaś suka ujada.
Instrukcja obsługi dozownika mydła. Ona się dziwi, że się rzadko myje. Dzisek. Ty masz jakieś papiery, Dzisek? Mam. Ty się chcesz ze mną rozwieść, Dzisek? Ale Boże? Nie. Ale Boże? Ale Boże? Ale Bożenka, ale Bożenuś, słonko ty moje wiecznie zaćmione. Ja się w życiu z tą nie rozwiodę, mnie smoczyca nie pozwala. Ta ze Szreka? Nie, ta z Grudziądza. O, moja mamusia mieszka w Grudziądzu. Wiesz? Przypadek? Oj, Zdzisek, ty tak do mnie przykro mówisz, a ja cię i tak kocham. Dobra, co chcesz? Odkryć górki. Skąd do górki? Biedronki. Podobno w kolejkach długo się stoi, wiesz? To jest. A to od twojej matki, to gdzie? Zdzisek, pamiętasz? Jak się przez 2 tygodnie tak źle czułeś? Bożena? No co? Mama powiedziała, jak masz wywalić, to lepiej niech Dzisek zje. Głupie! Dzisek, patrz! Ty mi odkryciłeś ogórki, a ja się cieszę. My to jesteśmy małżeństwo idealne, nie Dzisek? Bożena, co ty robisz, Bożena? Uśmiecham się do ciebie. Chodź. Chodź, ja myślałem, że jeszcze jakiś skurczpysk złapał. Dzisek, w tym uśmiechu się zakochałeś. Bożena, ja przed tym uśmiechem spierdzielałem. To tak to było. A my nie jesteśmy małżeństwo idealne, Bożenka. My jesteśmy prawie idealne małżeństwo. Prawie, Bożenka. Dzisek, jak my nie jesteśmy małżeństwo idealne, to ty mi powiedz, kto jest małżeństwo idealne, Dzisek? Kwiatkowski spod piątki. To jest małżeństwo idealne, Bożena. Ale Dzisek... No przecież Kwiatkowska nie żyje już 15 lat! Widzisz, można! No to Dzisek, no to żeby między nami do takiej sytuacji nie doszło, Dzisiu, no to ty mnie całuj, mi Dzisiu. To ty mi dawaj buziolka, dawaj mi cmokolka, chodź tu do mnie, dawaj tu. Dzisiu. Dzisiu, chodź, wiesz, no bo jest już ciemno i Dzisek. I wszystko jedno. Dzisek, no chodź. No Dzisek, no dawno nie było. A Bożenka, do rocznicy jeszcze daleko jest. No ale Dzisek, jak ostatnio była rocznica, no to też nie było. Bo ty coraz bardziej do matki podobna jesteś. Byś była podobna do ojca, to było łatwiej. By było wszystkim może i flaszkę postawił, albo co? Z tobą to...
A Dzisiejka, wiesz, że ja ostatnio spotkałam Teresę? Nie interesuje mnie to w ogóle, Bożena. W ogóle mnie to nie interesuje. A wiesz, co ona mi powiedziała? Nie wiem, skąd mam wiedzieć? Że moja siostra ma chłopaka Murzyna. Ale twoja matka się nie może o tym dowiedzieć. No, ona by tego nie przeżyła. O nie, to dzwoń! No już dzwoniłam! No i? Nie odbiera. Aż pek to pek. O, cię patrz. Szósty zmysł ma Franca. Ona wyczuwa zagrożenie, wyczuwa zagrożenie. A Zizek, a wiesz, a ja z tą Teresą to ja rozmawiałam na różne takie bardzo ważne tematy, wiesz? I ona mnie zapytała taką jedną bardzo ważną rzecz, Zizek. Kto u nas w domu rządzi, Zizek? I ja nie wiem. Bożenka, zanim ja ci odpowiem, kto u nas w domu rządzi, to ty tak, wypierz firany, wymyj okna, odkurzaj całą chałupę, odmaluj przedpokój, napraw tą szafkę co 3 miesiące nie naprawiona, wynieś śmieci, wysprzątaj samochód, ugotuj obiad, przynieś mi piwo pilota, ja ci powiem, kto rządzi u nas w domu, Bożena. Zizek, ja to wszystko zrobię w 5 minut. Tylko ty mi najpierw powiedz, Zizek, kto u nas rządzi w domu, Zizek? Ty, Bożenka, rządzisz, ty. Zizek i ja? Tak, Bożenka, ty rządzisz, bo władza to obowiązki. No, Bożenka, tak? Dlatego ja cię we władzę nie wpieprzam. No, no Zizek, no... No niby władzę mam ja, niby ja. A pilota trzymasz ty? Oj, Bożenka, daj spokój. Nie no, dla mnie to jest jakaś tajemnica poliszynszyla. Tak, Zizek, są takie słowa. A czy ty kiedykolwiek na oczy widziałeś encyklopedię? A ja znam kogoś, kto widział. Zizek, ja wczoraj szłam koło biblioteki. Dwa razy? No. A wiesz, jak ja szłam? A wiesz, jak ja szłam? Ja tak szłam, że ze całe łokcie zdarłam! No. Tak się ocierają te kultury, Zizek. Zobaczyłam, jak wypierdzieliłam do tej... Weszłam do tej biblioteki, Zizek, to było trzecie piętro. Ja tam weszłam, tam był pokój 2x3 cały w książkach. I ja w życiu na oczu tylu książek nie widziałam naraz, Zizek. Co? Naprawdę ja byłam w takim szoku, że tak się cofałam, Zizek, do okna. I ja wzięłam po prostu, ja z tego okna wypadłam! I Zizek, ja byłam w takim szoku, że mi się nic nie stało! A jakiś tytuł już, jak tam byłaś, to coś widziałaś? Jakiś tytuł, książkę, coś? Tak, widziałam tytuł. Taka była jedna na środku, wielka książka z obrazkami. Była super. O gotowaniu. A, o czym? O gotowaniu. O gotowaniu. Na. A tytuł? Makutra. Makutra? A nie, to nie była Makutra. Nie? To nie była, to była Kamasutra. Bożena, niech cię ręka boska broni, żebyś ty do tej książki zaglądała, Bożena. To w ogóle nie jest o gotowaniu książka, Bożena. O pieprzeniu? Nie, zupełnie o czym innym, to jest to, o czym się nie lubisz, nie znasz i w ogóle tam nie zaglądaj. O czym? O majsterkowaniu to jest, Bożenka. To w ogóle nie wolno zaglądać. A pilota trzymam ja, bo to jest taki mój mały ruch oporu wobec swojej władzy absolutnej. Coś muszę mieć dla siebie w domu, także tam nie zaglądaj, to... No. A Zizek, a wiesz, że jak ja ostatnio oglądam telewizję, ja naprawdę stwierdzam, tam są takie fantastyczne programy, Zizek. Wszystkie na takim bardzo wysokim poziomie i naprawdę wszystkie takie specjalnie pode mnie. Na pewno, Bożenka, na pewno. Tak. I Zizek, rano jak się wstaje, jak się włącza telewizor, ja włączam. Jak cię brałem, to wiedziałem, Bożenka, że ty włączasz. Tak, ty mnie brałeś. I Zizek, i wiesz, i rano lecą takie zagadki, wiesz? 70, chyba z 70 takich zagadek, nie? Albo... Ile? Z 70. Albo 90. Albo i tak... Jedna za drugą, tak 70. Zizek, ja wyobraź sobie, że ja od razu odpowiedź znam na o tyle. Na 70. Nie.
Zdzisek, wyobraź to sobie. Na 70. Na 70. Albo na 90. To jest sporo są. Bożenka. Ile to jest? Weź. Ja coś źle policzyłam, nie? Coś źle pokazałam. Czekaj, to będzie tak. Będzie 2 w pamięci, 3,7 to będzie nawias, bo to nawias. Wszyscy mi mówią, weź Agniewysz, weź sobie w nawias. Weź sobie w nawias, że ci się wiesz. Się lepiej zrobić, się samo się tam, tu się samo, wszystko potem. To weź sobie do potęgi drugi, to będziesz przynajmniej wiedziała, że wszystko będzie po prostu parzyste. No bo to na nawiasie, to wiesz. I do potęgi drugi to zawsze wyjdzie parzyste. To nie ma bata, to będzie parzyste. Potem co tam jeszcze? Jest na przykład taki bardzo fajny, taki bardzo popularny, fajny pierwiastek. To jest bezproblemowa sytuacja. To po prostu wiesz od razu, ile to jest. A potem zależy jakiś taki jest, nie wiem, jakiś taki tangens, gdzieś to sobie powyciągasz, jeszcze jest jakaś takie ciągi. Jeździsek, moja odpowiedź grzmi 2. Bożenka, jaka to jest stacja telewizyjna? I TVP ABC. Bożenka, no proszę cię, no. Ale Zdzisek, ale wiesz co dzięki temu się stało, Zdzisek? Coś dzięki temu? Ja się... dzięki temu wymyśliłam grę. Ty wymyśliłaś grę. Bożenka, tak. Weź mnie, nie kłam, proszę cię, że ty naprawdę coś wymyśliłaś. Naprawdę, Zdzisek, wymyśliłam grę w cyferki. O, jeszcze w cyferki. No super, na pewno. Tak. Zagrasz ze mną? A muszę w to grać, to może... Musisz, powiedz jakąś cyferkę. 4. 5, wygrałam. Dobrze. Nie będę gadał. Oj, Zdzisek. Jaki ty jesteś głupi? O, fajne, te poranki to fajne. I Zdzisek dalej, są inne programy, wiesz? Jest tam taki koło południa, leci taki program, on jest medyczny. I Zdzisek, wiesz? I ostatnio mówili, Zdzisek, w nim, że jest taka cholera. No, jest. I ona wykańcza ludzi. Wszystko się zgadza. Widzisz, tak, o czym to jest? O twojej matce. I dalej później są jeszcze takie, wiesz, jest taki jeden program muzyczny, wiesz? No tam się muzykę zgadywuje po nutkach. I jak ostatnio oglądałam, to tam jest taki facet jak ty. Identyko. Kropka był, w kropkę, dobra. Skóra zdjęta, wypisz, wymaluj. Co ci, ty? Mówię, 2 krople wody. W telewizorze? Tak? Taki był? Kurde, też taki przystojny? Też nic nie zgadza. Co ja rozmawiam? No i Zdzisek, wiesz, ja to ci powiem, że ja to bym mogła być taką gwiazdą telewizji, Zdzisek, wiesz, naprawdę. Ja bym się naprawdę do tego, Zdzisek, nadawała, bo ja mam do tego wszelkie potrzebne predysproporcje. Tylko do jakiego programu bym się dzisiaj najbardziej nadawała? W jakim była najlepsza, najfajniejsza, żeby wszyscy mówili wa. To jest ta żona Zdziska, wiesz, taka elegancka, taka trochę moluk, taka trochę torbiska, taka sobie chodzi elegancka z tymi siatami, z tymi warzywami, wychodzi sobie tu, to tam, taka naprawdę taka obyta i taka Zdziskowa. Więc powiedz mi, Zdzisiu, w jakim programie by była najlepsza, najfajniejsza? W jakim? Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, to by się sprawdziła. Halo! Dzień dobry! Jest ojciec w chałupie? No halo, no idzie tata! No idzie, syn przyjechał! Co to? No dzień dobry! Jezu, cześć. No ja! Cześć, dzień dobry! Oj, tato, dawno mnie na wsi nie było, ale jestem... No bo co, wielkie zmiany w moim życiu, no to przyjechałem ojca pierwszego poinformować. Proszę. Co to jest? Bierze tata, czyta. Czekaj, bo śledzia jadłem i tak nie mogę doszorować, no. Bo mi widelec zginął i tak wszystko, wiesz, palcami to ślisk, jak się zębami złapie, to już trzymam, a tak dawaj. No i? No, uwaga! I... tadam! Czekaj, teraz okularów nie wziąłem. Dobra,
Ja widzę, wiesz co, jak się znajdę kąt, to zegarki mogę naprawiać, no. Nie? Oczekaj, jest. Rena i Emil mają zaszczyt zaprosić na ślub i przyjęcie weselne! Wreszcie! Wreszcie, bo już myślałem, że się nie doczekam. Tak, tato, wreszcie. No, tato, teraz już oficjalnie. Ja i Günther chcemy zaprosić cię na nasz ślub do Monachium. Czekaj. No. A poczekaj. Czebo. Bo to nie jest Grażyna. Nie. Günther. A to nie jest męskie imię? No, bo to mężczyzna. No, ale ty też. No, też. To tu brakuje dwóch kobiet. Jesteśmy tylko my. Także, tato, no, takie buty. Oba lewe. I ślub? Ale to, nie wiem, chcecie czy musicie? Tato, musimy. Musimy, bo się kochamy. No, to ci powiem, czegoś takiego w naszej rodzinie to jeszcze nie było. To nie było. No nie był taki wujek Kazik, kto miał drugą żonę praktycznie bez cycków. Ale to koniec podobieństw. A cała reszta hulała jak trzeba. A to zupełnie inne lodowisko. Czekaj, bo się jeszcze cholera dobrze nie obudziłem się. Jeszcze tych śledzi objadłem, bo to ostatni dzień ważności. Nie wiem, no co, no duży jesteś, dorosły, co ja ci zrobię? Co ja ci powiem? Albo nie, jedną rzecz ci powiem. Widzisz tam tą lampkę? No, widzę. Świeci się? Świeci. Żeby taka lampka się świeciła, to musi być wtyczka i gniazdko. No wiadomo, no. Jak są dwie wtyczki, to co najmniej korki wywali. Ale dobra, jak jesteś taki elektryk, wiesz jak tam zrobić obejście? Czekaj. Tak myślę teraz tylko, jak tu się ubrać na to widowisko. Tak to bym garnitur założył, a tak nie wiem, trzeba jakieś różowe leginsy, jakieś wrotki, niewrotki, gogle, za takiego czuba zrobię żółtego, żeby tam na głowie się nie wyróżniać w tłumie, no nie wiem. Jak się ubrać? No jak się ubrać? Normalnie, tato, to będzie normalny, zwyczajny ślub. No nie wiem, jak panna młoda stoi przy pisuarze. W jednym ręku trzyma spódnicę, w drugiej saksofon. No już tam dobrze, tato. Mimo wszystko, to nie będzie przecież żadna parada równości, tylko skromna, rodzinna uroczystość. Gdzie to? W Monachium. Gdzie? W Niemczech. A, bo to pewnie parafia tego twojego Grażyna całego. Ty, do spowiedzi tam idź wcześniej, żebyś tę kartkę miał od księdza, bo cię potem do komunii nie puszczą. Ja tak wiem, w 80. Ja wiem, tak, tato. Tak, tylko znaczy, chodzi o to, że no. Znaczy, to nie będzie ślub kościelny, tylko cywilny. No tak! Co jak głupoty wygaduje, gdzie do kościoła z takim cyrkiem? To już jak panna młoda jest wciąż, już się ksiądz krzywo patrzy, a co dopiero takie salto. Tak. Tak, a więc tato, tak, ślub będzie w urzędzie, a po ślubie właśnie zapraszamy wszystkich na takie, no, drobne przyjęcie do arabskiej restauracji. Jakiej? I arabskiej. Idź. Tak. Idź. Ci łeb utnął, to może w końcu zmądrzejesz. No nie. Co tam sobie widelcem do buzi wsadzić, to ci szyją na buty wypadnie, takie będzie jedzenie. No to są w ogóle jakieś wiejskie stereotypy. No, tato, nie wszyscy muzułmanie to terroryści. Ale wszyscy terroryści to muzułmanie. Ręka, noga, mózg na ścianie, tak się bawią muzułmanie. Nie mówię, że
nasza religia jest bez zarzutu, też tam czasem ministranta poobracają, ale to inna skala. Gdzie to jedno z drugim porównywać? Już tam, dobra, tam, co ojcu w ogóle zależy? No, pójdzie sobie tata do arabskiej restauracji, popróbuje egzotycznych potraw. Shawarma, kebab, falafel. Emil! Ja dziękuję za te wszystkie arabskie majonezy. Dla mnie zabawa to jest na parkiecie, a nie na kiblu. W domu sobie śledzia pokroję do słoika, tam sobie w kąciku jak myszka przysiądę, zjem i gotowe. I nie naje się tata. To chlebem dociągnę. A na tę zabawę to niech się ojciec lepiej dobrze przygotuje, bo tańce będą, a tata zawsze taki pierwszy na parkiecie. Tańce będą, to niech, no niech sobie tata weźmie jakieś no buty dobrze rozchodzone. Tańce będą? Będą. Tam u was będą tańce? A jak? Jak u ludzi? Tam buty to akurat najmniejszy problem, jest pytanie z kim tam tańczyć. Będą tam jakieś kobiety? Czy coś na wzór? Czy tylko ci twoi koledzy w skórzanych majtkach i kagańcach? Od razu im powiedz, żeby na mnie nie liczyli. Żadnych wolnych nie tańczę. Ja sobie to wszystko odmyśliłem, ja się paskiem tak ścisnę. Tu sobie dziurkę zrobię. Tam się mysz się prześlizgnie, co dopiero owłosiona łapa. Majtki w wodzie święconej wymoczę, tylko dym pójdzie z czarnej łapy. Co też ojciec za głupoty opowiada? Tato, będą kobiety. Oczywiście, że będą, no to... No to przecież chociażby matka Gintera będzie na przykład. Będzie? Będzie. Na pewno? No na bank. Czy zasadzka? To są Niemcy. Czyli będzie jego matka, tak? Ta. To on ma matkę? A nie, dobrze, to w górę działa, w dół nie. No. Dobrze, czyli będzie. Się wczepię w nią jak rozbitek w belkę. No. Ty, a powiedz mi taką rzecz. Hmm? Jak robimy z prezentem? Z prezentem jak robimy, bo... No, myślałem, że jak coś do czegoś dojdzie, to od jakiegoś czasu mam tam odłożony dla siebie, czy tam dla was, prezent na ślub, na... żelazko. No. Żelazko, takie doprasowania, prawie nieużywane, tylko musisz sobie tę duszę dokupić do środka. Bo to chyba gdzieś przepadło, chyba jak front przechodził, wiesz? Czy to Ruscy, czy to Niemcy. A spytaj rodzinę tego twojego, czy gdzieś tam u nich nie leży. Może wzięli, zostawili, rzucili, wiesz, nie wiedzą co to jest. Was i zas, was i zas. Boją się, że wybuchnie. Ale myślę sobie, a może już macie żelazko, to powiedz, żeby się nie dublowało, to coś innego wymyślę. Tato, w ogóle, wiesz, troszkę inaczej byśmy robili. Właśnie żadnych prezentów, żadnych. Natomiast w czasie wesela będziemy zbierali na ratowanie ginącego gatunku małpy bonobo. Znaczy ja to żelazko bym wam dał. Czy ostatni raz po staremu? Ja nie znam takiego gatunku małpy, co ty mówisz, bo u nas we wsi nikt tego nie trzyma. Ale mi się zdaje, że te małpy to żelazka nie mają, no. A nawet jak mają, to co to dwa na takie stado? To jedna wyprasuje, druga już pogniesiona. Jak to w lesie o gałąź zaczepi, złapie się Sińskiego, spadnie, obłoci cały bok. I magiel, i prania, i wkół Macieju. Nie, dobrze, tato, ale nie. Stop, tato, prezent w ogóle nie jest ważny. Tato, ważne to, żebyś ty był. Będziesz? No nie rozmyślisz się? Nie. Nie, no ja będę, no mam ten, no to no. Przecież się nie zmarnuję. Nie, no przyjadę, no gdzie na ślub? Syna bym nie przyjechał, przyjadę. W końcu co, no? Własne dziecko się kocha, jakie by ono nie było. Nawet takie. Już duży jesteś, usunąć się nie usunę. No gdzie takiego byka, to kto by się tego podjął? To... Może w Czechach, ale to... Jechać, wracać, żeby to na pewno. A to klamkę pocałujesz i potem trzeba wracać i się patrzeć na siebie. Powiedz mi taką rzecz.
Jeszcze na koniec, bo to mnie ciekawi, jak to się wszystko zaczęło? No bo jak byłeś mały, to się bawiłeś na podwórku z innymi chłopakami, tam żeście na trzepaku wisieli, po drzewie żeście skakali, w piłkę żeście grali w kapsle. Kiedy ta wajcha ci przeskoczyła? To nie pamiętasz, jak było przez całe moje dzieciństwo, to co? Ty ciągle w robocie, a mnie wychowywała matka, babka, ciotka. No, no tak, no. Można się do kobiet zniechęcić. Ale aż tak się mścić? Dobra, chodź coś zjemy, bo nic nie wymyślimy. No inaczej to sobie wszystko wyobrażam. No ja wiem, tato, też wiem, no to... No szkoda, że tych wnuków nie będzie, bo przecież zawsze na to najbardziej czekałeś. Nic nie jest powiedziane. Może ty, może on. Próbujcie! Ile on ma lat? Znaczy, nie, zaraz 30 ma. 30? No, nie, no. To młody chłopak, no tak.